tej ostatniej pieśni, którą śpiewaliśmy, w jednej ze zwrotek na końcu były takie słowa: poza Tobą mam tak niewiele, poza Tobą nie chcę nic. Tak zastanawiam się, jakie myśli, jakie odczucia pojawiają się w naszych sercach, kiedy śpiewamy tą część tej piosenki. Czy faktycznie utożsamiamy się z tymi słowami? Czy postrzegamy te wszystkie rzeczy, które mamy, jako nicość? Że faktycznie to nic nie znaczy? Że to jest nic? Nie w takim sensie, że nam czegoś brakuje, nic nie mamy, chcielibyśmy więcej, ale że w takim sensie, że patrzymy na te rzeczy jako na nicość i że tylko Jezus jest naszym skarbem, Jezus jest naszym bogactwem. Czy też śpiewamy te słowa i po prostu w ogóle się nie jesteśmy w stanie z nimi utożsamić. Tak jakoś nam brzmią za bardzo takie jakieś wygórowane, jakieś takie nierealne, no. Albo może w ogóle się nie zastanawiamy. Tak śpiewamy i w ogóle nic nie myślimy, nie zastanawiamy się, nie analizujemy treści tych słów. Ostatnio przyglądaliśmy się postawie apostoła Pawła, który uznał wszystkie rzeczy za śmieci, za coś bezwartościowego, za coś wręcz odrażającego. Tam używa takiego mocnego słowa, które właściwie można było przetłumaczyć: wszystko uznaje za gnój, do tego stopnia. I jak gdyby ta jego postawa, w której Chrystus jest tym jego dążeniem, jego serca, jego pragnieniem tego, żeby go poznać, żeby go zyskać i żeby być takim jak on, nie tylko w jego mocy zmartwychwstania, nie tylko w tym doświadczeniu jego pokoju i radości i spełnienia, ale również w doświadczeniu jego cierpienia, w doświadczeniu jego zmagań, w doświadczeniu tego zaparcia się samego siebie, aby pełnić wolę tego, który go posłał, aż do punktu śmierci. Jak wiecie, apostoł Paweł miał wielu przeciwników, również w kościele. Byli tacy, którzy występowali przeciwko jego takiej bezkompromisowej postawie. Taka postawa zawsze budzi sprzeciwy. Taka postawa zawsze z jednej strony zachwyca jednych i pociąga, żeby tak żyć, bo widzą w tym ideał, bo widzą w tym jakąś taką czystość, wyraźność. Jest w tym jakiś taki... Tak, to jest czarne, to jest białe, tędy idziemy. I są ludzie, których to pociąga i których to jakoś inspiruje i których to porywa. I byli tacy. Ale było też wielu, którzy patrzyli na to, słuchali tego i mówili: nie. Ta postawa, którą on reprezentuje, to jest skrajna postawa. Tak się nie da żyć. I próbowali znaleźć kompromis. Niektórzy szukali kompromisu między chrześcijaństwem a żydostwem i próbowali łączyć te dwie rzeczy i nie chcieli narażać się Żydom, nie chcieli narażać się tym, którzy obstawali przy tym, że dobrze, jeśli chcecie już tego Chrystusa, to go miejcie, ale musicie się dać obrzezać, musicie przestrzegać sabat, musicie przestrzegać wszystkich żydowskich ceremonii, przepisów i tak dalej. I niektórzy w kościele szukali takiego kompromisu. Inni natomiast szukali kompromisu między podążaniem za Chrystusem, ale jednocześnie nie rezygnowaniem z tego świata, nie rezygnowaniem z tych przyjemności, z tych fajnych rzeczy, które są w tym świecie. I mówili: tak, oczywiście chcemy iść za Jezusem, ale nie chcemy też rezygnować z tego, co ten świat ma do zaoferowania.
Paweł, jak czytaliśmy ostatnio, prezentuje postawę, która mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, to faktycznie to, co robię, to jak się wszystkiego wystrzegam, to jak rezygnuję z wielu przyjemności, to jak narażam się na niebezpieczeństwa, to jak żyję, jest godne pożałowania. Jeśli nie ma zmartwychwstania i nagrody za to wszystko, to to, jakim życiem ja żyję, jest godne pożałowania. I mówi nie tylko ja, ale mówi my wszyscy, którzy prawdziwie wierzymy w zmartwychwstanie i my wszyscy, którzy oczekujemy zmartwychwstania, tak samo. Wszystkiego się wystrzegamy, z wielu rzeczy rezygnujemy i wybieramy w naszym życiu cierpienie, aby pełnić wolę Bożą, aby świadczyć o Chrystusie, aby utożsamić się z Nim do tego stopnia, że ludzie patrząc na nas będą widzieli Chrystusa w naszym życiu. Otwórzmy proszę dzisiaj drugi list do Koryntian, 11 rozdział i przeczytajmy fragment takiego właśnie dialogu apostoła Pawła ze swoimi przeciwnikami. I w jaki sposób apostoł Paweł argumentuje swoją przynależność do Chrystusa. Jakiego rodzaju argumenty przedstawia, że jest prawdziwie Bożym posłańcem. Jeśli dzisiaj jakiś człowiek twierdzi, że jest posłańcem Bożym, i inni mówią nam, słuchaj, ten to prawdziwie jest mąż Boży, ten to prawdziwie jest, Bóg go używa, Bóg działa. Jakiego rodzaju argumenty ktoś by przedstawił, żeby nam tego dowieść, jeśli byśmy mieli wątpliwości, czy faktycznie? Jakimi argumentami najczęściej by nas przekonywali? Myślę, że w naszych kręgach argumentem numer jeden jest to, że coś się dzieje. Że są jakieś znaki, jakieś cuda, jakieś cudowne działania. W naszych kręgach to najlepiej działa. To jest argument numer jeden. Jeśli coś działa, jeśli coś się dzieje, no to musi być z Boga. Coraz mniejszym argumentem, drugim, który myślę kiedyś był ważniejszy i pierwszy, ale dzisiaj już też coraz rzadziej, byłoby zobacz, jak on trzyma się Słowa Bożego. Jego zwiastowanie jest prawdziwie biblijnym zwiastowaniem i jest zwiastowaniem, które porusza serca, które sprawia, że ludzie się nawracają, że ludzie się zmieniają. Jakich argumentów użył Paweł? Drugi list do Koryntian, 11 rozdział od wiersza 23. Sługami Chrystusa są, a więc mówię o tych swoich przeciwnikach, którzy przeciwstawiają mu się. Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach. Nad miarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany. Raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach. W niebezpieczeństwach na rzekach. W niebezpieczeństwach od zbójców. W niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory.
Więc zobaczmy, jaki argument apostoł Paweł tutaj przedstawia swoim przeciwnikom. Jego argumentem jest jego życie wypełnione niebezpieczeństwem, poświęceniem, cierpieniem i zmaganiem. I któryś z tych arcyapostołów, jak się nazywali, mógł coś takiego zaprezentować Koryntianom. Słuchając tych słów, Koryntianie musieli dostrzec różnicę między tymi, o których apostoł Paweł w tym liście mówi. Oni tylko szukają, żeby was wyzyskać. Szukają tylko swojego wygodnego życia i tego, żeby was złupić i z was się sami paść. A mówi, zobaczcie na moje życie. Czyż to nie dowodzi, że ja nie żyję dla tego świata? Czyż to nie dowodzi, że moim celem jest faktycznie Chrystus, o którym mówię? Bracie i siostro, czy my mamy taki sam argument? Czy my możemy to o sobie powiedzieć, że ludzie patrząc na nasze życie mogą powiedzieć, faktycznie ten człowiek nie żyje dla tego świata. Ten człowiek nie żyje dla tych rzeczy, które może tu zdobyć, ale ma jakiś inny cel, ma jakiś wyższy cel. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział i zobaczmy, co Paweł mówi do tego młodego pastora. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 7 wiersza, mówi takie słowa: rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów. Ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. I zwróćcie jeszcze raz uwagę na te słowa z wiersza 10, gdzie Paweł mówi: wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia. A więc ta sama myśl, którą widzieliśmy ostatnio w liście do Kolosan, gdzie mówi o swoim cierpieniu jako uzupełnieniu cierpień chrystusowych, jako o konieczności niesienia w naszym życiu cierpienia, aby inni mogli być zbawieni. Gdyby apostoł Paweł został pastorem w Antiochii, w tym zborze, w którym tak dobrze się wiodło, w którym ludzie się nawracali, w którym był spokój i bezpieczeństwo, gdzie Kościół, przynajmniej w tamtym okresie, miał jakiś przeszkód, prześladowań. Gdyby Paweł pozostał tam pastorem w tym zborze i nie udał się w te podróże, w jaki sposób ludzie w Azji Mniejszej i w Europie usłyszeliby Ewangelię i mogli być zbawieni? Gdyby ten człowiek nie naraził się na te wszystkie niebezpieczeństwa, na te wszystkie wyrzeczenia, na te wszystkie cierpienia. I aby oni mogli być zbawieni, apostoł Paweł zaakceptował bycie kamienowanym, bycie chłostanym, w zimnie, w chłodzie, w niebezpieczeństwach. Był jak taka chodząca śmierć, można by powiedzieć, w swoim ciele. Ale kiedy Paweł tak chodził, zraniony, zakrwawiony, ludzie widzieli w nim miłość Boga i słuchali jego poselstwa o krzyżu i nawracali się i byli zbawieni.
i zbory były zakładane. Jeśli my mamy taką postawę, że chcemy pozostać w bezpieczeństwie i nie akceptujemy tego cierpienia, z którym wiąże się krzyż, obawiam się, że nie będziemy widzieli wielu ludzi, którzy się nawrócą. Obawiam się, że nasza gorliwa modlitwa o ich zbawienie nie wystarczy, jeśli nie będzie prawdziwego świadectwa krzyża w naszym życiu. Jeśli tylko zechcemy ludzi pozyskać, mówiąc do nich i modląc się o nich, obawiam się, że brakuje jeszcze jednego ważnego elementu. Że słowa i modlitwa to nie jest wszystko, co Bóg zamierzył w tym dziele zbawienia. Bez słów i bez modlitwy nie nawrócą się. Ale obawiam się, że niewielu, jeśli jacyś prawdziwie nawrócą się, jeśli nie zobaczą realności Chrystusa w naszym życiu, w tym, jak my znosimy przychodzące na nas cierpienia i zmagania. I w naszej gotowości, by je przyjmować, by je nieść. Cała historia dziejów apostolskich i wczesnego Kościoła pokazuje nam, że od Jerozolimy po Damaszek, po Efes, po Rzym apostołowie byli bici, kamienowani, odrzucano ich, knuto spiski na ich życie, wrzucano ich do więzienia. Jak wiecie, wielu z nich poniosło męczeńską śmierć. Z tych pierwszych 11, 10 poniosło męczeńską śmierć. A Jan zginął w więzieniu, można powiedzieć, na wygnaniu. I w naszym czasie również są ci, którzy, jak wiecie, cierpią dla Ewangelii. Ostatnio modliliśmy się o prześladowany Kościół. I dzisiaj wielu jest gotowych nieść ten krzyż, jest gotowych dopełniać tych udręk chrystusowych na swoich ciałach, aby nieść dalej Ewangelię poprzez cierpienie. Pozwólcie, że przedstawię Wam jedną z takich historii słowami tego człowieka. Nazywa się Dansa i jest afrykańskim chrześcijaninem. I on napisał list, w których własnymi słowami opowiada o tym, przez co sam przeszedł. Jak mówi, w latach 80. minionego stulecia był czas dotkliwych prześladowań. Lokalne władze komunistyczne w tym regionie, gdzie on mieszkał, Wolayata, zaczęły nastawać na chrześcijan. I w tym czasie, mówi, pracowałem w takim rządowym biurze i również prowadziłem taką służbę wśród młodzieży w kościołach w moim regionie. Komuniści nieustannie przychodzili do mnie i namawiali mnie, abym współpracował z nimi, abym pomagał im uczyć komunistycznych doktryn wśród młodzieży, która mi tak ufała. I wielu innych chrześcijan poddało się ich presji, ponieważ ta presja była naprawdę duża. Ale, mówi, ja nie byłem w stanie się na to zgodzić. Na początku, mówi, przychodzili i oferowali jakąś lepszą pozycję, oferowali wzrost zarobków, ale kiedy to nie zadziałało, wrzucili mnie do więzienia. Pierwszy raz było krótko, drugi raz było krótko. Trzeci raz, kiedy mnie wrzucili do więzienia, byłem tam przez cały rok. W tym czasie komuniści próbowali robić nam takie pranie mózgu. Było nas 6 mężczyzn i 3 kobiety. Byliśmy razem trzymani w jednej celi. Ale kiedy jeden z tych komunistów, którzy nas próbowali robić nam pranie mózgu, nawrócił się,
Zaczęto nas dotkliwie bić i nakazano nam dźwigać wodę z dalekiej odległości i dźwigać ciężkie kamienie, aby oczyścić takie miejsce na rolników. Najgorszy okres to 2 tygodnie, gdzie ci zarządzający więzieniem kazali nam wstawać, kiedy jeszcze było ciemno. I kazali nam na kolanach przemierzać odległość jakieś 1,5 kilometra po takiej drodze, która była z takich ostrych kamieni. Zajmowało nam to około 3 godziny. Szliśmy na kolanach. I pierwszy dzień, mówi, gdy przeszliśmy tą drogę, to krew płynęła z naszych ran jak z fontanny. Ale my nic nie czuliśmy. Innym razem jeden z takich brutalnych strażników kazał nam leżeć na naszych plecach, kiedy słońce paliło nas przez 6 godzin. Kiedy minął ten czas i wstałem, nie wiem dlaczego, ale powiedziałem do niego: Ty sprawiłeś to, że słońce nas uderzało, ale Bóg uderzy Ciebie. Krótki czas później ten człowiek zachorował na dziwną odmianę cukrzycy i zmarł. Kiedy rząd komunistyczny upadł po kilku latach, kierownik tego więzienia zaprosił nas, abyśmy tam przyszli i głosili Ewangelię. W tamtym czasie 12 więźniów, którzy byli oskarżeni o morderstwo, nawrócili się do Chrystusa. Dalej tam służyliśmy i dzisiaj jest tam 170 wierzących w tym więzieniu. Większość z pracowników więzienia również uwierzyła. I oczywiście tylko Bóg wie, dlaczego tak obfity owoc. Jak to się stało, że tylu ludzi uwierzyło? Ale czy nie sądzicie, że te cierpienia Dansy i innych chrześcijan miały coś z tym wspólnego? To ta rzeczywistość Chrystusa, którą mogli prawdziwie prezentować przed tymi więźniami, sprawiła, że ich słowa nie były puste. Sprawiły, że kiedy mówili o Chrystusie ukrzyżowanym, Jego miłości, Jego cierpieniu, ci ludzie mieli przed sobą żywy obraz tego, o czym oni mówili. Jeszcze raz popatrzmy na apostoła Pawła i na jego gorące pragnienie, by uczestniczyć we wszystkim, co Chrystus dla nas ma. Otwórzmy list do Filipian, proszę, 3 rozdział. I przeczytajmy jeszcze raz te dobrze nam znane słowa, ale tutaj chciałbym, abyśmy rzucili okiem na szerszy kontekst tego, o czym Paweł tu mówi. List do Filipian, 3 rozdział, od 8 wiersza czytajmy. Paweł mówi od połowy wiersza: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł mówi, że to utożsamienie się z Jezusem Chrystusem jest sposobem
przez który chrześcijanie dostępują zmartwychwstania. Tak jak wcześniej czytaliśmy, mówi, jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli utożsamiliśmy się z Nim w Jego śmierci, i najczęściej, kiedy coś takiego słyszymy, kiedy coś takiego zwiastujemy, to mówimy o naszej wierze w Jego śmierć. I to z pewnością jest fundamentalną częścią tego. Ale jeśli jest to wiara, która ogranicza się tylko do naszego jakiejś naszej umysłowej zgody, to rzeczywiście, czy jest to ta żywa wiara, która zbawia? Jeśli w naszym utożsamieniu się z śmiercią Chrystusa jest to tylko w kwestii naszych przekonań, ale nie jest to w kwestii naszej praktyki, to czy jest to ta żywa wiara, która zbawia? Czy taka wiara wystarczy? Apostoł Paweł mówi, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Ewidentnie to było centrum tej nadziei apostoła Pawła, jego pasja i cel we wszystkim, co robił. Żeby zyskać Chrystusa i zmartwychwstać w Nim do pełnego życia, do pełnej społeczności z wiecznym Bogiem. Wcześniej w tym samym liście mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Zwróćcie uwagę na dwa słowa. Tutaj powiedział, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. A tutaj mówi, śmierć jest zyskiem. Apostoł Paweł nie był człowiekiem bezinteresownym. Ale robiąc to, co robił, i żyjąc jak żył, miał na uwadze pewien zysk. Wielki zysk. To, o czym tutaj mówimy, w wielkiej mierze opisuje straty. Ale te straty wiążą się z wielkim zyskiem. I oparte jest to na obietnicy samego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że jeśli stracisz swoje życie na tym świecie, to je naprawdę znajdziesz, albo inaczej zyskasz. To je zyskasz. Natomiast jeśli próbujesz je zachować, jeśli próbujesz je zyskać na tym świecie, to wiedz, że je stracisz. I to jest pewna zasada Królestwa Bożego, którą dzisiaj, myślę, wielu sobie lekceważy. W naszym ewangelicznym chrześcijaństwie często wiarę sprowadza się do jakichś poglądów. Jeśli masz właściwe poglądy, jeśli wyznałeś te poglądy, wystarczy, że raz. Jeśli dobrze wyznałeś swoje poglądy, bądź spokojny. Ludziom daje się taką nadzieję, opartą na jakichś ich poglądach, która bardzo często w ogóle nie ma odzwierciedlenia w ich życiu. Obawiam się, że Biblia stawia pod wielkim znakiem zapytania wiarę i los takich ludzi. I myślę, że nikt z nas nie chce żyć pod takim znakiem zapytania. Nikt z nas nie chce żyć zastanawiając się, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie jesteśmy. Czy idziemy do życia wiecznego, czy nie idziemy do życia wiecznego. I Słowo Boże mówi nam, w jaki sposób możemy upewnić się o naszym zbawieniu. Może w jaki sposób możemy mieć pewność, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Z jednej strony jest to świadectwo Ducha, które mamy w naszych sercach. Ale z drugiej strony to jest nasze życie, nasze uczynki, nasze postępowanie.
tak jak czytaliśmy z listu Piotra, że nasza wiara musi być uzupełniana i tam cała lista rzeczy, które musimy uzupełnić, praktycznych rzeczy. I mówi, jeśli te rzeczy mamy, jeśli te rzeczy się pomnażają, to mówi, mamy szeroko otwarte wejście do Królestwa naszego Pana. Szeroko. Wtedy wiemy, że to nie jest tak, że może trafimy, może nie trafimy, tylko są szeroko otwarte przed nami wrota Królestwa Bożego. Jeśli zaś, mówi, ich nie mamy, to jesteśmy ślepi i krótkowzroczni i zapomnieliśmy, że zostaliśmy oczyszczeni z naszych starych grzechów. Apostoł Paweł ewidentnie był tego samego zdania i wiedział, że droga do Królestwa to droga wyrzeczeń, to droga cierpienia, to droga, w której trzeba wszystko stracić, żeby wszystko zyskać. Ale mając to pragnienie, by odejść stąd i znaleźć się z Chrystusem, tak jak mówi, życiem mi Chrystus, a śmierć z zyskiem, apostoł Paweł, myśląc o tym zysku i myśląc o tym pragnieniu, by już odejść stąd, by się zakończyło to wszystko, przez co przechodzi, i być już z Chrystusem, mówi, bo to daleko lepiej. Widzicie, do Filipian w pierwszym rozdziale, w 22 wierszu mówi, ale jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. A więc apostoł Paweł mówi tutaj o tym pragnieniu bycia z Chrystusem, życia z Chrystusem, wejścia do Jego chwały i wie, że śmierć mu to w pełni umożliwi. Dlatego się nie boi śmierci. Dlatego patrzy na śmierć jako na coś z zyskiem. I faktycznie w jego sytuacji to był wielki zysk. To koniec tych wszystkich cierpień. To koniec tych wszystkich zmagań. To koniec tych wszystkich wyrzeczeń. I wieczna szczęśliwość i wieczna radość. A jednak, mając tak gorące pragnienie, by być z Chrystusem, mówi, ze względu na was, wiem, że to rzecz potrzebniejsza, żebym został. I wiem, że zostanę jeszcze. Że jeszcze nie nadszedł mój czas. A więc ze względu na innych apostoł Paweł był gotów czekać na swoje zjednoczenie z Chrystusem w chwale. I tak naprawdę każdy, kto poznał i pokochał Chrystusa, nie będzie zadowolony, żeby odejść z tego świata i pozostawić innych ginących. Ta nasza pasja, aby poznać Chrystusa, by kochać Go, by być z Nim, sprawia też, że nasze serca są przemieniane na Jego podobieństwo. Dla apostoła Pawła to nie był jakiś mistyczny sen, czy jakieś mistyczne pragnienie, czy jakieś teologiczne podekscytowanie przyjściem Chrystusa. Ale jego pragnienie Chrystusa sprawiło, że on sam stawał się jak Jezus. W tym pragnieniu, żeby inni byli zbawieni i w tej gotowości, by cierpieć, aby to osiągnąć. Takie było serce naszego Pana. On przyszedł tutaj na tą ziemię, aby cierpieć, aby oddać swe życie za innych. Nie aby mu służono, ale by służyć i oddać swe życie za owce, by je ratować. Jeśli my prawdziwie poznajemy Jezusa, jeśli my prawdziwie zaczynamy Go kochać, to ta sama postawa zaczyna
przesiąkać nasze życie. I chociaż pragniemy być z Nim, i chociaż czasami może chcemy się rozstać z tym życiem, szczególnie jak nam się to dobrze nie układa, niekoniecznie dlatego, że cierpimy, tak jak ten apostoł Paweł. Ale jeśli poznajemy Chrystusa, to w naszych sercach jest to gorące pragnienie, aby kiedy odejdziemy stąd, żeby byli z nami ci, którzy dzięki naszemu cierpieniu, naszemu poświęceniu, naszemu oddaniu się Chrystusowi pójdą razem z nami do chwały. I razem z nami będą się wiecznie radować. I razem z nami będą cieszyć się i żyć wiecznie z Chrystusem. Zobaczcie, w drugim rozdziale, w 17 wierszu, apostoł Paweł do tego stopnia jest przejęty zbawieniem Filipian, że mówi coś takiego. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Choćbym, mówi, miał umrzeć za was. I mówi, zobaczcie, ta moja krew miałaby być niejako, tutaj używa takiej podobizny ofiary, podobieństwa do ofiary. I mówi, tak jakby moja krew miała być dolana do ofiary i obrzędu wiary waszej, to ja się z tego cieszę. To jest moją radością. Jeśli mógłbym swoją śmiercią pomóc jeszcze wam i wasza wiara by była mocniejsza w Chrystusa i wy byście gorliwiej mu służyli, to mówię, to jest moją radością. Ilu znacie takich chrześcijan, którzy mają takie serca? Których pasją jest poznanie Chrystusa i zbawienie innych, nic innego się nie liczy i są gotowi wszystko poświęcić, wszystko oddać, żeby to osiągnąć. Ilu z nas pragnie mieć takie serce? Może niektórzy z was słuchają mnie i myślą, może taki apostoł Paweł, szczególny wybraniec, może jeszcze kilku innych gdzieś tu i tam. Ale ja dziękuję Bogu, że ja czegoś takiego nie mam. Bałem się, że może przyjść taki dzień, kiedy gorzko będziemy żałować takiej postawy. Obawiam się, że może przyjść taki dzień, kiedy spojrzymy wstecz na nasze życie i na to, co osiągnęliśmy, i na to, co zdobyliśmy, i na to, co zyskaliśmy. I kiedy uświadomimy sobie, co straciliśmy, kim mogliśmy być, co mogliśmy osiągnąć dla Boga. Będzie wiele łez, będzie wiele żalu. Posłuchajmy jeszcze jednego świadectwa, które znajduje się w autobiografii Sergieja Kurdakowa. Którzy z was czytali książkę Przebacz mi, Nataszo, gdzie Kurdakow opisuje, jak został zwerbowany przez sowiecką policję, aby nachodzić modlitewne spotkania chrześcijańskie. I tam bili wierzących z okropną brutalnością. I życie i postawa jednej wierzącej dziewczyny w rezultacie zmieniła jego życie. Opowiada, jak na jednym ze spotkań jego współpracownik, współbandyta Wiktor Matwiejew chwycił młodą dziewczynę, Nataszę Zdanową, która próbowała uciec do innego pomieszczenia. I kiedy ją tylko zobaczył, pomyślał, jaka to ładna dziewczyna, jaka szkoda, że jest wierzącą. Wiktor chwycił ją, podniósł ją ponad swoją głowę i trzymał ją wysoko w powietrzu. A ona krzyczała, proszę nie, Boże, pomóż nam.
Wiktor rzucił ją tak mocno, że uderzyła w ścianę na tej samej wysokości, na której była rzucona. A następnie osunęła się na podłogę, jęcząc, półświadoma. Wiktor odwrócił się, zaśmiał się i oznajmił: jestem pewien, że ta idea Boga wyleciała z jej głowy teraz. Ale podczas następnego nalotu na inne spotkanie Sergiej był zszokowany, kiedy znowu zobaczył tam Nataszę. Znowu tam była ta sama dziewczyna. Nie mógł w to uwierzyć, ale rzeczywiście to była ona. 3 noce wcześniej była na tamtym spotkaniu, przez które, gdzie została rzucona przez Wiktora o ścianę. Tym razem Siergiej złapał ją, położył ją twarzą w dół na stole i 2 jeszcze jego kolegów pomogło mu ją rozebrać. Jeden ją trzymał, a on zaczął ją bić. I mówi, że bił ją do tego stopnia, że aż jej skóra odchodziła, zostawała mu na rękach. Że jej ciało, mówi, było jak jedna wielka rana. Ona próbowała powstrzymywać płacz, przygryzała wargę aż do krwi, w końcu zaczęła płakać. W końcu wyzemdlała na podłogę. Ku zdumieniu Sergieja, kilka dni później znowu spotkano na kolejnym modlitewnym spotkaniu. Znowu to było, ta sama dziewczyna. I ci inni też ją rozpoznali. Aleks Guljajew, inny z jego współpracowników, ruszył w kierunku Nataszy i na twarzy miał nienawiść i podniósł pałkę, którą trzymał w ręce, nad głowę. I wtedy coś wydarzyło się niezwykłego. Bez ostrzeżenia Wiktor, ten, który wcześniej nią rzucił, wskoczył między Nataszę i Aleksa, patrząc się na niego i mówiąc: nikt jej nie dotyka. Nikt. I jak Siergiej mówi, po raz pierwszy chyba w życiu był głęboko poruszony. Mówi, jeden z jego najbardziej brutalnych pracowników chronił jednego z wierzących. Wiktor powiedział: ona ma coś, czego my nie mamy. Niechaj nikt się nie waży jej dotykać. I rzeczywiście Siergiej stwierdził, że na coś ma, czego oni nie mają. Była tak okropnie zbita, ostrzegali ją, grozili jej, przeszła przez takie cierpienie i znowu tutaj była, znowu się modliła. Nawet Wiktor to zauważył. Chciał zapytać jej, co to było, ale ona szybko wybiegła. Już jej nigdy więcej nie zobaczył. I ta dziewczyna, która tak wiele od nich wycierpiała, była przyczyną jego jakiegoś wewnętrznego kryzysu. Zaczął się zmagać, zaczął się zastanawiać, zaczął myśleć. Co jest w niej? Co jest w takich ludziach jak oni? Co oni mają, czego ja nie mam? I w końcu w wielu różnych ciekawych przygodach Siergiej otworzył swoje serce dla Boga. Uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Sam stał się wierzącym człowiekiem. I później napisał taki jakby list, takie wyznanie, w którym pisze: dla Nataszy, którą okropnie pobiłem i która była gotowa być po raz kolejny zbita dla swojej wiary. I chcę powiedzieć, Natasza, że to głównie, czy w dużej mierze, z Twojego powodu moje życie jest teraz inne. Jestem wierzącym w Chrystusa razem z Tobą. Mam nowe życie. Bóg mi przebaczył. I mam nadzieję, że Ty również mi przebaczysz. Dziękuję, Natasza, gdziekolwiek jesteś. Nigdy Cię nie zapomnę. Czy to możliwe, żeby cierpienie tej młodej dziewczyny
mogło być kluczowym elementem w zbawieniu tego zatwardziałego komunisty, czy raczej rabusia komunistycznego, który niewiele miał wspólnego z ideologią, co z pieniędzmi, które z tego czerpał. Pastor Józef Tson wiele myślał na temat cierpienia dla Chrystusa jako drogi wskazania Chrystusa temu światu. Był pastorem drugiego zboru baptystycznego w Ordei w Rumunii aż do 1981 roku, kiedy został wyrzucony z kraju. W swojej książce Cierpienie i nagrody w niebie, taka jest jego konkluzja. Cierpienie i śmierć męczeńska muszą być postrzegane jako część Bożego planu. Są Bożymi instrumentami, których używa w osiągnięciu swoich celów w historii i przez które osiągnie swój ostateczny cel z człowiekiem. I on również daje taką prostą ilustrację tego, w jaki sposób cierpienie w życiu chrześcijan może stać się owocnym, drogą owocnego ewangelizowania. Mówi, że przyszedł do niego pewien człowiek, którego ochrzcił i który znajdował się na takiej wysokiej pozycji w pewnej bardzo dużej fabryce. I ten człowiek przyszedł do niego po chrzcie i mówi: bracie, co mam robić? Jak ja mam teraz to zrobić? Kiedy ja powiem, że jestem chrześcijaninem, oni zgromadzą tłum ludzi, wyśmieją mnie, dadzą mi 5 minut, żebym miał się bronić. I w jaki sposób ja to zrobię? I pastor Tson mówi do niego: bracie, bronić się to ostatnia rzecz, którą powinieneś robić. To jest twoja wyjątkowa szansa, aby powiedzieć im, gdzie byłeś wcześniej. Co Jezus zrobił dla ciebie? Kim Jezus jest? I co chce dla nich zrobić? Mówi, że twarz tego człowieka rozjaśniła się i mówi: bracie, wiem, co mam zrobić. I zrobił tak. Tak zrobił. Dobrze mu poszło, bo faktycznie stracił tą wysoką pozycję, stracił połowę swojego zarobku. Ale za każdym razem pastor Tson mówi, przychodził do mnie i mówi: bracie, wiesz, teraz nie mogę ani dnia, mówi, po tej fabryce przejść, żeby ktoś do mnie nie podszedł i ktoś mnie gdzieś ciągnie w róg i mówi: powiedz, gdzie jest twój zbór? Daj mi adres swojego zboru. Albo powiedz mi coś więcej o tym twoim Jezusie. Albo czy masz może jakąś Biblię dla mnie? Wiele stracił, ale wiele też zyskał. Zyskał coś, co pozwalało wierze jemu patrzeć na te wszystkie straty jako na śmieci. Każdy rodzaj cierpienia może być wykorzystany jako służba ku zbawieniu ludzi. Dzisiaj czas nam się kończy, więc nie możemy poruszyć tutaj szerzej tej kwestii cierpienia, które Bóg dopuszcza w naszym życiu, które nie tylko zawęża się do tego cierpienia bezpośrednio, które nas spotyka ze względu na nasze uczniostwo, ze względu na naszą otwartą, jawną postawę chrześcijańską. To jest niezbędny element naszego chrześcijańskiego życia. Ale jak Bóg pozwoli, jak zobaczymy szerzej, popatrzymy na różne miejsca Słowa Bożego, to widać, że każde cierpienie może albo nas doprowadzić do zgorzkniałości, niewiary, odstępstwa, albo może stać się narzędziem Bożego działania. Albo przez przeprowadzenie nas przez to doświadczenie, uwolnienie nas z tego cierpienia,
wyzwolenie nas w taki sposób, że Bóg odbierze sobie z tego chwałę, albo używanie nas w tym cierpieniu, w tym doświadczeniu, w tym bólu i reprezentowanie mocy Chrystusa w naszej słabości. Oby Bóg pozwolił nam przez te nasze rozważania zmienić naszą postawę wobec cierpienia. Nikt z nas naturalnie, cieleśnie, według ciała nie chce cierpieć. Dlatego chodzimy do lekarza, kiedy nam coś dolega. Dlatego szukamy pomocy, kiedy nas coś boli. W naturalny sposób boimy się cierpienia i próbujemy go uniknąć. Próbujemy je zniwelować, usunąć z naszego życia, jak to tylko możliwe. I nie chcę powiedzieć w tym całym swoim rozważaniu, że nie mamy tego w jakiejś mierze robić i w jakichś przypadkach nie korzystać z medycyny, czy nie korzystać z innych sposobów, żeby nie cierpieć. Z drugiej zaś strony jestem daleki od tego, aby zachęcać nas do ucieczki przed cierpieniem za każdą cenę. Im bardziej o tym myślę, tym bardziej dostrzegam biblijną prawdę o tym, że Bóg również działa w tej sferze naszego życia. I nie zawsze Jego zamiarem jest od razu nas uwolnić, od razu nas wyzwolić. Ostatecznie tak. I mamy ostateczną obietnicę usunięcia wszelkiego cierpienia z naszego życia, otarcia wszelkiej łzy, usunięcia wszelkiego bólu i wzdychania i czegokolwiek, co wiąże się z naszą ułomnością i skażeniem na tym świecie. Ale to, wiecie, wiąże się z faktem zmartwychwstania. Tu jest ostateczna rozprawa z naszym cierpieniem. Natomiast tak długo, jak jesteśmy na ziemi, Bóg posługuje się cierpieniem w różny sposób. I my mamy swoje schematy utarte, które niestety oparte są na naszym egoizmie. Oparte są na naszej ludzkiej dążności do wygody, bezpieczeństwa i przyjemności. I tego wszyscy chętnie chcą słuchać. To wszyscy chętnie przyjmują. Natomiast to nie jest cała prawda. To jest tylko część prawdy. Jest jeszcze druga część, która, jak widzieliśmy chociażby w tym wąskim aspekcie cierpienia dla Chrystusa, aby nieść Jego Ewangelię, pokazuje nam na wartość tego cierpienia, na moc tego cierpienia, na to, jak Bóg się tym posługuje, jak również tego Bóg używa i jak przez to Bóg dotyka ludzkich dusz i zbawia je. Dlatego gorąco was zachęcam, abyście rozważali to, rozmyślali nad tym. Ja zatytułowałem te nasze rozważanie "Powodzenie czy cierpienie?". Powodzenie, wszyscy są za. Wszyscy chcielibyśmy, żeby nam się powodziło. Swego czasu było bardzo głośno na temat powodzenia i dzisiaj w pewnych miejscach nadal jest głośno w Kościele. Dużo się mówi o powodzeniu, o sukcesie. Myślę, że dobrze, żebyśmy się zastanawiali nad tym. Czy jest to zdrowy kierunek? Czy jest to biblijny kierunek? Czyli my, chociaż może odrzucamy jakieś skrajne myślenie na ten temat, odrzucamy tych nauczycieli prosperity, czy jak oni są nazywani, to czy w głębi serc nie myślimy tak samo jak oni? Może nie trzymamy się ich technik, może nie idziemy za ich nauką w takiej prezentacji, w jakiej oni to robią.
Ale czy w głębi serca jesteśmy rzeczywiście inni? Czy słuchając tych słów rodzi się w nas ta refleksja na temat tego, ile ja jestem gotów poświęcić, ile ja jestem gotów się wyrzec, jak daleko jestem gotów pójść za Chrystusem, jak bardzo pragnę rzeczywiście tego, żeby być jedno z Nim, czy chcę być w pełni z Nim. Pochylmy proszę nasze głowy w modlitwie. Pomóż nam, Panie, przez Twego Świętego Ducha rozważać, rozmyślać nad tymi słowami, na nowo przeczytać te wiersze, przeczytać je ze zrozumieniem w modlitwie, spróbować dostrzec siebie samych w ich świetle. Proszę, drogi Panie, by Twój Święty Duch pomógł każdemu z nas rzeczywiście przejrzeć się w zwierciadle Twojego Słowa. Zweryfikować nasze poglądy, nasze życie, naszą postawę w obliczu tych różnych wyzwań, w obliczu tych różnych przeciwności, w obliczu tych różnych sytuacji, gdzie mogliśmy jasno, wyraźnie opowiedzieć się za Tobą. I w związku z tym cierpieć dla Ciebie. Być uczestnikami Twojego cierpienia. Pomóż nam, Panie, prosimy. Pomóż nam. Amen.